Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rolnik Rok, a to jest Farming Simulator 2013. Ostatnio nie miałem pojęcia, w co grać. Znaczy, nie wiedziałem, czy się zdecydować na symulator farmy, czyli Farming Simulator, czy na Euro Truck Simulator 2, bo obie gry sprawiają mi cholera dużo przyjemności. Ja się zastanawiałem, co w nich jest takiego atrakcyjnego, kurczę. Ale tu jest to wciąga, to jest chyba ten wątek ekonomiczny. To przede wszystkim, bo on jest wyśmienity. Wyśmienity jest jakby zdobywanie kasy, kupowanie pola, obsiewanie go, potem sprzedawanie tego wszystkiego towaru. To tak wszystko fajnie się zazębia i wciąga. Prawdę powiedziawszy, ostatnio grałem w Euro Truck Simulator 2 i nie mogłem się oderwać. Już mówię, no dobra, odcinek może mieć te pół godziny, wystarczy. Ale mam ochotę znowu w to pograć, więc na pewno jeszcze będziecie mieli okazję obejrzeć u mnie Euro Truck Simulator. Przy okazji, ostatnio... Wiecie co, może wam najpierw opowiem, jakich inwestycji poczyniłem. Ostatnio spotkaliście mnie przy bankomacie. Pożyczyłem mnóstwo kasy, 100 tysięcy. Zainwestowałem w pola. Zobaczmy. Mam 3 pola. 15, 16, 18. Na każdym z nich już rośnie rzepak. W tej chwili pracujemy na 15 i równolegle odbywa się tu koszenie rzepaku, a dodatkowo mam też użyźnianie ziemi. Zgodnie z waszymi wskazówkami nie pługuję już, to znaczy nie jeżdżę pługiem, ponoć to nie jest potrzebne. Okej, dobra. A tamto pole jest obsiewane w tym czasie. A to jeszcze to jedno takie duże również jest obsiewane. Ten obsiew strasznie długo trwa, ten ciągnik jest bardzo powolny. Ta maszyna jest mała, wąska, nie stać mnie na lepszą. No i nie wiem, czy ona zdąży jakby zasiać, obsiać to pole, zanim tam już mi wszystko urośnie. Ale dobra, na razie wszystko mniej więcej po kolei się odbywa. Aha, tu jadą. Tutaj się te maszyny ze sobą skłóciły troszkę. Ja przejadę tym kombajnem i wyładujemy tu. Muszę sobie też kupić większą przyczepę. A, widzę, że ten, jak mu zrobiłem miejsce, to już jedzie dalej. Bardzo dobrze. Tam przyczepę zostawiłem, żeby móc ewentualnie wysypać to, co zbiorę. Okej. I to załatwia mi sprawę. No i dobrze, tak wygląda moja sytuacja. Finansowa jest niewesoła, bo pozostało mi 14 tysięcy. Jak widzicie, te pieniądze się kurczą błyskawicznie. Na pracę na trzech polach trwa równolegle. No zaraz tu się skończy ta zabawa. Podjadę, muszę sprawdzić sobie. Na polu numer 18 prawdopodobnie najszybciej będę musiał zbierać, więc odstawię tam kombajn. Kurczę. Czwarta w nocy, a ja zasuwam kombajnem, no cóż. Trudno. Tam niech pługuje, znaczy niech on użyźnia tą ziemię. Trzeba będzie ją zaraz obsiać. A, dobrze. Mamy, tu już obsiane jest po pole. Więc przeniesiemy sobie... O! Shit! Mógł być wypadek, ale nie było. Przeniosę zatem... Nie mam czasu nawet, żeby jak opryskać to pole, bo mi tak szybko wszystko rośnie. Dobra, tam niech jadą. Ten tu zaraz skończy, więc to pole jest gotowe do obsiewu, a tamto następne niedługo będzie gotowe do zbioru. Mam maszynę do użyźniania, ale po prostu nie daję rady tego wszystkiego zrobić. Schowajmy rurę. Tam jest maszyna do oprysków. I tak oczywiście w ramach Farming Simulator 2013 muszę pamiętać, bo to jest co innego zupełnie niż symulator farmy, co też zresztą wam ostatnio opowiadałem. Zatem Farming Simulator 2013 tak bardzo mnie zaabsorbował tutaj, znaczy tak dużo rzeczy muszę robić, że nie bardzo mam jak te historie wszystkie opowiedzieć. Ale nie poddawajmy się. Ja sprawdzę, czy ja dobrze jadę tam na to pole. Ono jest gdzieś dalej, Holender, kawał drogi. Żeby tam tą maszynę dowieźć. Tutaj było pole bliżej, ale nie było mnie na to stać. Dopiero na to dalsze mogłem sobie pozwolić. Chyba tędy jakoś przyjadę. Zobaczymy. Powoli silosy też mi się zaczynają zapełniać.
czas zredukowałem do zaledwie pięciokrotnego, jakby pięciokrotnego przyspieszenia, bo tak mi to wszystko szybko rośnie, że nie daje rady, nie daje rady. Przejdziemy sobie tędy. O czymże ja wam chciałem opowiadać? Ostatnio opowiadałem o tym, czym zajmowała się firma mojego taty i gdzie, jak wyglądała moja pierwsza praca. I okazało się, że wśród widzów mam też kilku mieszkańców Bolesławca, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak tam wygląda ta hałda. Hałda, o której wspominałem, żeby tak pokrótce, dla osób, które nie słuchały mnie ostatnio. Ja pracowałem przy hałdzie odpadów, takich chemicznych trochę, tak to się nazywa, ale to nie było aż takie straszne i szkodliwe. Ten jedzie czy stoi? I ta hałda była przy fabryce, która nazywała się Wizów. Ta fabryka Wizów już teraz upadła i nic nie produkuje, ale kiedyś bardzo, bardzo wydajnie tam prace jakby trwały. I na skutek przeróbki specjalnego surowca powstawał częściowo pewien składnik do proszków do prania i reszta to były jakieś takie odpady, które należało gdzieś magazynować. Magazynowano je w wielkich takich gigantycznych hałdach i one się wznosiły naprawdę bardzo wysoko do nieba, a że były białe, więc wyglądały nieciekawie. To znaczy, ogólnie rzecz biorąc, biały jest śnieg, więc wszystko wygląda bardzo ładnie, ale taka biała góra gdzieś tam blisko miasta w środku lata sugerowała zdecydowanie jakieś chemiczne odpady i tak to ludzie też odbierali. No i pomysł taki padł, żeby to ukryć jakoś, to znaczy ukryć pod ziemią, ale jak to zrobić, kurczę? Te hałdy, ta sprawa wyglądała tak, że jakby powstało w momencie rozdzielenia tych dwóch produktów ze składników chemicznych, jak powiedziałem wcześniej, rozdzielano na składnik do proszku do prania i odpad. Odpad ładowano na ciężarówki. Prawie zacząłem kosić, niepotrzebnie. Przesiądźmy się, zobaczmy tutaj. Ten tutaj obsiewa to pole. Ten już użyźnił. Świetnie. To może mam nawet czas, żeby to pole... Tam już na tamtym dużym nie zdążę użyźnić, a może zdążę, Holendy. Zobaczmy. Zaraz wrócę do mojej historii o tych różnych rzeczach. Wiecie co? Tylko chcę zaryzykować... Chcę zrobić pewną rzecz. A żeby to zrobić, muszę odstawić tutaj to obciążenie. Zobaczymy, czy tu się da. Czy da się z przodu przyczepić tą użyźniarkę? A wtedy mógłbym dwie pieczenie na jednym ogniu załatwić. Tu przód, tutaj, z tej strony? A nie, dobrze, z tej. Okej. Okay. Zobaczymy, czy ten ciągnik ma osprzęt, który pozwoli z przodu to uchwycić. Pogubię potem te wszystkie narzędzia. A, da się z przodu, popatrzcie. Nieźle, nieźle. To możemy dwie rzeczy robić za jednym razem. Znaczy w teorii, to by trzeba załatwić... Dobra, już wiem jak to zrobić. Tu by trzeba załatwić siewnik i użyźnianie. Mhm. A to nie jest siewnik, to jest spryskiwacz. Dobra, niech sobie pojeździ ten facet, on tu jeszcze obsiewa. Ale już mam pewien pomysł, jak to wszystko załatwić. Dobra. Połączymy siewnik z tym użyźnianiem. Zatem powstała wielka góra, bardzo nieregularna, bo ciężarówki to wyglądało tak. Ten produkt, ten odpad był ładowany na ciężarówkę z takich wielkich silosów gdzieś tam. Praktycznie w ramach procesu produkcyjnego ten urobek, ten odpad był gorący, ciepły, z niego parowało. Szczególnie czuło się to w zimie i szczególnie czuło się, kiedy człowiek musiał przy tym pracować, bo chodził po tych odpadach, a one przede wszystkim były kwaśne, więc człowiek chodził w gumiakach, takich filcowanych na górze. Te gumiaki po jakimś czasie się do niczego nie nadawały, bo po prostu niszczyły się, a przy okazji było strasznie gorąco. Więc wyobraźcie sobie, zimą to pół biedy, bo jeszcze grzało w nogi, ale latem potworność. A spędziłem przy tym trochę czasu. Zatem do tych ciężarówek wsypywano te odpady i te ciężarówki jechały gdzieś na jakiś plac. Wysypywały odpad i jechały po następne. I tak po kolei. Ten odpad miał do siebie to, że po jakimś czasie błyskawicznie twardniał. Znaczy, po jakimś czasie błyskawicznie. Po jakimś czasie twardniał. Potrzebowało tam powiedzmy 24 godzin, żeby być coraz twardszy. Po tygodniu już był twardy jak kamień. Znaczy taki dosyć kruchy kamień. Przełączmy się na maszynę, żeby tutaj coś rośnie.
Zatem jakby te ciężarówki przyjeżdżały, obkładały cały plac tym urobkiem, potem on twardniał i następnie po jakimś okresie wjeżdżały na górę tą stworzoną i wysypały kolejne, w ten sposób układając taką piramidę. W związku z tym powstała bardzo nieregularna, stroma góra, która miała zresztą tendencję do pękania i obsypywania się. To było bardzo trudne w zagospodarowaniu, znaczy ciężko było tam coś posadzić, bo przede wszystkim kwaśne to było, te grunty, więc tam nic nie chciało rosnąć samo z siebie. Poza tym nie można było tam obsypać tego ziemią, no bo ziemia się zsuwała, to wszystko pękało, było twarde, bardzo nieprzyjemne. Bardzo, bardzo nieprzyjemna sprawa, no a trzeba było coś z tym zrobić, bo środowisko, ekologia zaczęła być ważna gdzieś tam ileś lat temu. Zatem ktoś uznał, że no coś trzeba z tym zrobić, najlepiej wynająć firmę, która się tym zajmie. Zanim jednak wynajęto firmę, był sobie taki inżynier tam w tym Wizowie i on wpadł na świetny pomysł, co tu z tym zrobić. Otóż gromadził... Ani tutaj ten obsie ma bardzo dobrze. Gromadził, z siana tworzył takie, ja wiem, sześciany, ale takie płaskie dosyć. Te sześciany były przybijane do hałdy, na kołki i tam na nich coś mogło rosnąć już, bo to już tam jakaś trawa, jakieś nasiona. To oczywiście bardzo był długotrwały proces, ciężko było to zrobić i w rezultacie nie przyjęło się to, chociaż w jednym miejscu to zostało zrealizowane i nawet chyba z czasem obrosło, tam może nawet jakieś drzewka się pojawiły, także pomysł był dobry, ale kurczę, strasznie pracochłonny, wymagał wielu środków, żeby to zrobić. Jak opowiadałem wam wcześniej, firma mojego ojca zajmowała się budową odparownika, rowów, które otaczały tą hałdę, które zbierały opady i to przekazywały do dużego zbiornika, tam było to odparowywane. Może by pobliskie pola tego kwaśnego, tej kwaśnej wody nie dostawały jakby, bo to nie służy zdrowiu. Jeżeli ktoś na tym polu hoduje pszenicę, to potem ten chleb wątpliwy jest jakościowo. No ale to inna zupełnie historia. I kiedy skończyła się ta działalność, jakby kiedy żeśmy zrobili to, co żeśmy mieli zrobić, kiedy to jakby zapłacone za to, to mój ojciec wpadł na pomysł, że wiesz co, synu, to właściwie to była gdzieś tam rozmowa między nami, że można jakoś zachęcić tych prezesów tej dużej firmy do tego, żeby dali kolejne zlecenie, ponieważ jest lepszy sposób na rozwiązanie kwestii ekologicznych tutaj, w tym. I zaraz wam opowiem całą. To będzie długa historia, wytrzymacie? Mam nadzieję, że tak. Historia o ekologii. Zatem, żeby to dobrze zrealizować, należałoby od samego początku tą hałdę formować. To znaczy, za każdym razem, kiedy przyjeżdża ciężarówka, należałoby jakoś wygładzać tą powierzchnię, żeby ona już ostatecznie, jak już urośnie ta góra, żeby miała jakiś określony kąt, żeby ten kąt nie był zbyt duży, żeby powierzchnia była równa, żeby można było to spokojnie obsypać ziemią. Zatem mój ojciec dokonał potrzebnych obliczeń, jaki kąt powinien być i jak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pewnego dnia, w weekend, w wolny dzień dla wszystkich, my żeśmy się wybrali na tą hałdę z grabkami, z łopatami i należało, na hałdę, która dopiero powstawała. I dogadaliśmy się z kierowcami, a że mój ojciec miał dobry kontakt z tymi ludźmi, to jakby współpraca się... bardzo dobrze zaczęła się układać. Prosiliśmy ich o to, że my, słuchajcie, my będziemy was kierować, żebyście wysypywali ten urobek. To znaczy mój ojciec poprosił, ja byłem małym szczeniakiem, miałem wtedy 14-15 lat. Wy będziecie ten urobek rzucać tu, gdzie my pokażemy, a my się szybko tym zajmiemy, wyrównamy go, dzięki temu utworzymy równą hałdę, a potem wybierzemy się z tym do prezesów i powiemy, słuchajcie, panowie prezesowie, mamy rozwiązanie waszych problemów. Wynajmijcie nas do tego, a my zajmiemy się tą hałdą, żeby ona była równa. I przez cały weekend, sobotę przez niedzielę, biegaliśmy z grabkami, wyrównując tą hałdę i nikt za to nie płacił. To był dopiero pomysł. Trzeba było to zrealizować, trzeba było pokazać, czy zaprezentować. To było dosyć ciężkie, bo widzicie, te ciężarówki z fabryki, z tej fabryki jeździły bardzo regularnie i bardzo szybko. Trzeba było jedną ciężarówkę, tam z 8 ton chyba tego było, oporządzić, trzeba było to wszystko elegancko wyrównać i czekać na następną. One jeździły jedna za drugą, także to była dosyć ciężka praca. Jak się potoczyły te historie? Opowiem wam za chwilę, a tymczasem muszę się zająć swoim poletkiem. Tam obsiewanie jest załatwione, dobrze.
trzeba by zorganizować jakieś pieniądze, bo ja cię kręcę. A pieniądze zorganizujemy poprzez sprzedaż tego, co mamy tutaj. Okej. W tej chwili chyba wszyscy pracownicy już skończyli swoje... Ten tutaj czeka, ten tu skończył również. Stąd też jakby wszelkie koszty, jakie się pojawią, będą wynikały raczej z utrzymania maszyn. Oczywiście światła włączymy. Można też koguta. Zapakujemy to. No. Oj! Co się stało? Czemu nie chcę zaczepić? Co jest? A, źle wjechałem. Totalnie wjechałem. Rozumiecie, ta historia może poczekać odrobinkę, nie? Okej, okay, mamy tutaj. Ten kogut mnie drażni. Więc to jedziemy odstawić. Wszystkie maszyny czekają na wzrost. Tu powoli rośnie, prawie będzie gotowe do zbioru i tu i tu. Nie wiem, czy z jednym kombajnem wyrobię, tym bardziej, że on jest niespecjalnie pojemny. Będę musiał jeździć obok niego. Ale okej, okay, ale już mam pomysł na użyźnianie i obsiew jednocześnie, to więc odrzućmy na misję, już zupełnie nie mam czasu. Zarobiony jestem po same pachy. Dzisiejsza misja, znaczy dzisiejszy gameplay będzie gameplayem nocnym. No cóż, no to taką porę. No niestety robota nie wybiera, trzeba pracować, to trzeba pracować. O, kogut pije. Ej, ciesz się, masz 20 kur, chopie. Każdy by ci pozazdrościł. Słyszałem historię o 40 dziewicach, ale myślę, że to masz lepiej. Nie musisz się wysadzać w powietrze. W związku z tym. Oh my god. Żarty są niebezpieczne tego typu. Mam nadzieję, że nikt nie wysadzi mieszkania. Bo sobie zażartowałem. Okej. Dobra, zobaczmy tutaj na moim informatorze, jak wygląda sytuacja z moim... Tanio ten rzepak chodzi niestety. Widziałem lepsze ceny już. Pensje pracowników 3000, nieźle. W magazynie rzepaku mamy 11 tysięcy. No. Muszę go jednak teraz zawieźć i sprzedać, bo inaczej... Bo inaczej nie będę miał jak opłacić ludzi następnego dnia. Zobaczmy jeszcze raz na ceny. W gospodzie, w placu, dobra. Rzepak do gospody należałoby pojechać. Diabli wiedzą, gdzie gospoda jest, szczerze mówiąc, ale jest to coś, na co powinienem zwrócić uwagę. No dobrze, kontynuuj. Weźmy sobie okiem. Gospoda na... Gdzie może być gospoda? Gdzieś pewnie w mieście, nie? Holender. Holender. Przejedźmy w kierunku miasta. Zobaczmy właściwie, jakie mamy ceny. W gospodzie są takie, w młynie takie. Mamy tu kilka miejsc. Oprócz tego jest jeszcze plac załadunkowy i sklep z produktami rolnymi. Tu już zupełnie się nie opłaca. Dużych zapotrzebowań nikt nie ma. Gospoda, no masz ci los. Mapa. Gdzieś tutaj by się przydała. Słabo to, ten widok mapy. Kombajn, to mogę sobie... mogę sobie przejrzeć tutaj. Ale gospoda powinna być gdzieś... Cholera wie. O nic, może mnie wspomożecie radą. Przy następnej okazji. To nic nie sprawdzę, no. Podjedźmy kawałek w tą stronę. Tutaj nie sprzedawałem jeszcze do tej pory żadnych produktów. No dobrze, pojedźmy tam. Może koło szóstki, może tam coś będzie. To jednak blisko miasta jest. A ja wam będę kontynuował tą historię. Na czym to żeśmy skończyli? A, właśnie. I tak żeśmy latali w sobotę i w niedzielę od rana do wieczora, układając tą hałdę. I w poniedziałek mój tato, już bez mojego towarzystwa, ja chyba wtedy, to chyba był wtedy rok szkolny, więc
Szczęśliwie zostałem zwolniony z obowiązków. Boże, jak ja kochałem szkołę. Teraz już wiecie dlaczego, prawda? Zatem w poniedziałek miałem wolne i byłem w szkole. W poniedziałek był dzień odpoczynku, który spędziłem w szkole, bo tak właśnie odpoczywałem za czasów mojej młodości. A w tym czasie mój tato spotkał się z prezesami i kiedy oni zobaczyli efekt naszej pracy, uznali, że to świetny pomysł, że dzięki temu załatwią kwestię ekologii, będą mieli ładną hałdę, przy okazji nie będzie ona biała, tylko brązowa, bo łatwo ją będzie przy tym nachyleniu pokryć ziemią, obsadzić trawą i być może to zacznie przypominać jakiś naturalny kawałek krajobrazu. Oto trudno, bo w Bolesławcu jest, mimo tego, że w teorii mogłoby być tam górzyście, to ten akurat fragment jest dosyć taki płaski, więc ta góra się wyróżnia jak pryszcz, nie powiem gdzie. No tak czy siak, to... Hej, gdzie żeśmy dojechali? Tu chyba nic nie sprzedam. Chyba, że tam dalej. Zobaczmy, jak tutaj... Zaraz. Tędy nie przejadę. A może mnie przepuszczą tędy? No, przepuszczą. Cholera, co to za miejsce w ogóle dziwne. Tu jest niby jakieś takie, ale... Zaraz, coś zaczynam kumać. Po lewej... Tutaj nie przyjmują rzepaku, no dobrze. Wcale nie chciałem wam tutaj nic zostawić, szczerze mówiąc. Tam na zielono coś się świeci, sprawdzimy tamtą lokalizację. Mój Boże, szpół do 6 rano, a ja jeszcze ciągle z rzepakiem podróżuję. No nic, mniejsza z tym. Ach, to chyba jest gospoda! To mi wygląda na gospodę. Zatem panowie prezesi uznali, że to jest świetny pomysł i dzięki temu firma mojego taty miała zlecenie na chyba dosyć długi okres czasu. Powiedziałbym, że nawet chyba na lata? Rok, dwa? Tak, to na pewno jest gospoda. Proszę, trochę żeśmy zarobili. 20 tysięcy. Jesteśmy na plusie. Znaczy, tutaj nowe maszyny mnie kosztowały dzisiaj. Suma, saldo. A, saldo to jest łączne. Przychody ze zbiorów 6600. I teraz wydaje mi się więcej zarobiłem. Zobaczmy jeszcze tu. Aha, tutaj gorzej. Odsetki bankowe są. Aha, to jest dzisiaj, to jest wczoraj byłem do tyłu, mocno, i dwa dni temu byłem też do tyłu, dzisiejszy dzień kończę na plusie. Zaczynamy zarabiać powoli. Tego muszę ciągnika odstawić na miejsce. Tutaj cały czas rośnie, ale powoli rośnie, więc spokojna nasza głowa. Dobrze. Teraz tu załatwimy sprawę. A tak sobie krążę po tych... Po pierwsze krążę sobie po historiach. Chociaż dzisiejsza historia wydaje mi się, że była zwarta znacznie bardziej niż poprzednia. A przy okazji, jeżeli chodzi o Euro Truck Simulator, to myślę, że też mam kilka ciekawych opowieści, które wam z radością zaprezentuję przy Euro Truck Simulator. I to by było na tyle. Opowiedziałem wam o swojej pierwszej pracy, o takiej poprzednio. Później powiedziałem wam, jak ta praca się, jak to się rozwinęło, właśnie jakby następnym krokiem po budowie tych rowów parownikowych i zbiorników było właśnie jakby praca na tej hałdzie, wyrównywanie tej hałdy, sprawianie, by stała się ona bardziej ekologiczna. Zatem oczywiście w żadnym wypadku nie mogę sobie przypisać dokonań, bo ja tylko w tym uczestniczyłem, ale tak czy inaczej jakieś ekologiczne czyny w swoim życiu poczyniłem, z czego jestem niezmiernie zadowolony. Zadowolony, a co? Tutaj odstawimy, tam siewnik czeka. Mam nadzieję, że ten tutaj ciągnik załatwi wszystkie kwestie przed obsiewem, znaczy obsiewu i... A tego sobie tutaj na razie odstawimy. Tego tu.
jakby proces przemieszczania tych maszyn jest dosyć długotrwały. Ciekawe, czy mogę robić jedno i drugie. Właśnie. To by miało sens właściwie. I o to chodzi tu w tym całym pomyśle. Ten ciągnik, który teraz jest tam na trasie, który odstawił rzepak, on mi się przyda do użyźniania tej ziemi, to znaczy nie tyle użyźniania, co spryskiwania, tak, do spryskiwania. Na razie pozostaniemy przy rzepaku, bo on najbardziej jest opłacalny, wydaje mi się. Już powoli maszyny rolnicze są przygotowane do zbioru i potem użyźniania i kolejnego obsiewu. Na każdym polu powinienem mieć taką ekipę, bo potem jak ten kombajn będzie tutaj zbierał, to ja już muszę być blisko z ciężarówką, znaczy z przyczepą, żeby to zbierać. Ok. A tymczasem wrócimy sobie powoli tym tutaj. Muszę tak, czyli muszę zbierać z tego kombajna, potem muszę to obsiać. Holender. Na pewno będzie długotrwała robota. No ale cóż, jako że żeśmy się zechcieli bawić w rolnictwo, to trzeba się pogodzić z tym, że będzie to pracochłonne. No, ale niezwykle dużo radości daje jakby zarabianie pieniędzy, obsiewanie tych pól, potem zbieranie, przyglądanie się plonom. Piękna sprawa! Naprawdę. Oczywiście daleka od autentycznego rolnictwa, a propos autentycznego rolnictwa i w ogóle tego symulatora. No. I jeszcze jedna ciekawa historia, która odbywa się już w ramach YouTube'a. Otóż okazuje się, po pierwsze, że symulator farmy wzbudza wasze zainteresowanie, co mnie niezwykle cieszy. Jakby kontynuacja tego symulatora jest odpowiedzią na wasze zainteresowanie. Mnie to bawi, oczywiście. Ja się świetnie w tym czuję i mogę sobie poopowiadać historyjki, ale dodatkowo napędza mnie to, że też macie ochotę to oglądać. I to w związku z tym też wzbudziło zainteresowanie osób, które na co dzień robiły takie różne filmy z symulatorami farmy. I one jakoś chyba nie zwróciłem, żeby miały do mnie specjalne pretensje, chociaż oczywiście pojawiają się głosy, że rok, nie bierz się za coś, czego nie potrafisz, no kurczę, trzeba się jakoś nauczyć, wtedy już będę wiedział, tak jak z Battlefieldem III. Nie od początku mi szło dobrze. No, ale jakby zaczęły się pojawiać kłótnie między osobami gdzieś tam w ramach mojego kanału, w ramach komentarzy, które pokazują ten symulator farmy, pokazywały, tylko mają jakieś tam ze sobą coś mając sobie do powiedzenia. Kurczę, tak być nie może. Ja nie będę was oczywiście wyganiał, ale nie kłóćcie się, błagam. Przecież chodzi o to, że... Znaczy, to zawsze działa na takiej zasadzie, że jeżeli ja robię Farming Simulator 2013, to potem przy moich filmach, jakby na końcu, pojawiają się propozycje i one są związane z filmami Farming Simulator 2013. Zatem każdy, kto robił taki film, masz dużą szansę znaleźć się w tych odpowiedziach wideo. I nawet powiem wam szczerze, że jeżeli macie ochotę wesprzeć swoje szanse, to możecie dodawać w tagach Rock Alone 2K, mi to zupełnie nie przeszkadza, a to może w jakimś stopniu słyszałem, że to podobno zwiększa szansę, że ten film się pojawi w odpowiedziach. Więc korzystajcie z tego. Ja nie mam w żadnym wypadku nic przeciwko. I będzie fajnie. I dlatego też mówię, nie potrzebuję się ze sobą jakby wdajecie w jakieś, nie wiem, kłótnie, ponieważ za każdym razem, jeżeli ktoś z was zrobi Farming Simulator, to jest duża szansa, że w odpowiedziach wideo znajdzie się film jego, powiedzmy, konkurenta. Czyli w zasadzie, czy chcecie, czy nie, YouTube wywiera na was taki wpływ, że będziecie się wspierać siłą rzeczy, więc może skoro YouTube chce, żebyśmy się wspierali, to może też się wspierajmy, a nie kłóćmy niepotrzebnie. Taka jest moja urocza rada na dzisiejszy dzień. Zatem pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny długi odcinek z Farming Simulator. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę. To byłem ja, Rolnik Rok. Trzymajcie się. Pa, pa!